31 lat po wybuchu stanu wojennego ulicami Warszawy przeszedł Marsz Wolności, Sprawiedliwości i Solidarności. Te zadania są ciągle przed nami i to my musimy im sprostać. Bardzo Państwa, zapraszam Panów do wyjścia. Niestety nie udało nam się porozmawiać z organizatorami. Jest to wyznaczona strefa bezpieczeństwa dla prezesa. Proszę stąd wyjść. Proszę mnie nie wypychać. Ale proszę zejść, dobrze? No dobrze, ale proszę mnie nie dotykać. Nie, ja tylko panu nadaję odpowiedni kierunek. Prosimy o opuszczenie tej strefy. Proszę mnie nie wypychać. Kradłem! Obawa przed prowokacją medialną była duża. Ten czerwony kraj! Szefie, niech pan się nie denerwuje, bo to są może... Nieważne, bo wiem o tym. Jednak wśród większości uczestników hasło studenci było kluczem do życzliwej rozmowy. Co warto powiedzieć młodym ludziom, o czym warto przypominać? Żeby byli patriotami, żeby Polskę kochali. Co zrobić w sytuacji, kiedy rząd ten zabiera lekcje historii, tak? No to jak to młodzież uczyć? Aż marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za twoimi.